Możemy zaczynać. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa na konferencji prasowej Komitetu Obywatelskiego, ale oczywiście wspieranego przez Platformę Obywatelską. Komitetu, który ma na celu zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o refundacji in vitro, o tym pewnie więcej powie pani posłanka Monika Wielichowska, która po pierwsze jest sekretarzem tego komitetu. Ona więcej powie na temat samej akcji zbiórki podpisów i też o tym, że to nie pierwsza nasza konferencja prasowa na Dolnym Śląsku, ale są z nami przedstawiciele samorządu. Jest z nami pani starosta Małgorzata Jędrzejewska Skrzypczyk, jest z nami radna kłodzka pani Aneta Włosiewicz i jest z nami pan Jarosław Polek, to jest oczywiście radny gminy Duszniki, ale można powiedzieć, że to jest jego pierwsza oficjalna konferencja prasowa, na której możemy powiedzieć, że jest z Platformy Obywatelskiej, także jest nam bardzo miło. Jest Natan, Ewa, Marta, którzy zbierają podpisy i oddaję głos pani posłance Monice Wielichowskiej. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie na nasz briefing prasowy. In vitro nie ma barw politycznych. In vitro dotyczy wszystkich od lewa do prawa, tak samo jak niepłodność, która dotyka w Polsce prawie 3 miliony osób w wieku prokreacyjnym, niestety wciąż rośnie i jest uznawane za chorobę cywilizacyjną. 18 listopada w Warszawie ruszyliśmy ze zbiórką podpisów. Dzisiaj inaugurujemy tą zbiórkę w Kłodzku, w powiecie kłodzkim, chociaż czyny wyprzedziły słowa. Jesteśmy w trakcie intensywnej zbiórki, mamy już kilkaset podpisów i z dnia na dzień ich przybywa, ponieważ ludzie, Polki i Polacy, rozumieją i tą zapaść demokratyczną, która nas dotyka, i chcą pomóc. Chcą pomóc, by program in vitro znowu był finansowany z budżetu państwa, tak jak było kiedyś. Ja przypomnę, że w latach 2013-2016 zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL taki program był finansowany. Z tego programu urodziło się ponad 22 tysiące zdrowych, szczęśliwych dzieci i z tego programu wciąż rodzą się dzieci. Niestety obecna władza program ten zamknęła i zastąpiła naprotechnologią, która jest programem nieefektywnym do tego stopnia, że Ministerstwo Zdrowia utajniło dane urodzeń. Chcemy do tego wrócić i mamy nadzieję, że nam się uda, dlatego wystartowaliśmy z obywatelskim projektem ustawy. Szukamy w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym regionie partnerów obywatelskich, z NGO-sów, z organizacji pozarządowych. Już tutaj na terenie powiatu polskiego, w Nowej Rudzie zaangażował się Uniwersytet Trzeciego Wieku, Liga Kobiet Polskich. Tu w Polsku również będziemy ich szukać, ale także w innych powiatach, tak jak Wałbrzyska Rada Kobiet, Dzierżoniowska Rada Kobiet, czy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku. Wszystkich zapraszamy Państwa do wsparcia, do pomocy. Uruchomiliśmy stronę internetową tak dla invitro.pl. Tam znajdziecie projekt ustawy, tam znajdziecie uzasadnienie do ustawy, tam znajdziecie w końcu formularz, z którym można iść do znajomych, przyjaciół, rodziny, współpracowników, by pomóc nam zbierać te podpisy. Mamy ambitne plany, nie chcemy nazbierać tylko 100 tysięcy podpisów, które jest wymagane ustawowo, a chcemy przynajmniej 300, a może i więcej. Tu stawiam na razie kropkę i oddaję głos pani wicestaroście Małgorzacie Jędrzejewskiej Skrzypczyk. Szanowni Państwo, tak jak wspomniała pani starosta, niepłodność to jest choroba cywilizacyjna. To znaczy, to jest taką samą chorobą, nasza jest choroba cukrzyca, ciśnienia. To jest choroba, którą należy leczyć. Najlepszą metodą leczenia niepłodności jest. My jako powiat kłodzki chcielibyśmy zaproponować takie rozwiązanie radnym. Póki co diagnozujemy sytuację, jaka jest w powiatu, jakie jest zapotrzebowanie par, które nie mają możliwości rodzenia dzieci na tego naturalnego. Zaproponowaliśmy się do 6 klinik leczenia niepłodności. Zbieramy w tej chwili informacje, jaka jest skala problemu. Czekamy na terenie powiatu. Czekamy
przecież osoby, które zgłosiły się, to są osoby, które naprawdę podobnie są. Wielokrotnie pani radna Ległodzie. Proszę Państwa, zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w tej akcji. Zapraszamy do składania podpisów. Będziemy do Państwa dyspozycji w biurze poselskim Moniki Wielichowskiej tutaj w Płocku, w Płockim Ośrodku Kultury. Każdy wtorek od godziny 15 do 17.30 będzie można podejść, będziemy mieć gotowe listy i zapraszamy. Jeśli chodzi o współpracę, to tak jak już pani poseł powiedziała, będziemy też występować do organizacji pozarządowych o wsparcie właśnie i udział w tej akcji, żeby po prostu tych podpisów było jak najwięcej, dlatego że to jest naprawdę bardzo ważny projekt obywatelski i chcemy pokazać, że to jest ważne dla nas wszystkich. Ja wcześniej mówiłam Państwu o zapaści demograficznej, ale nie powiedziałam jednego, że mamy tak wielką zapaść demograficzną, że możemy porównać ją do czasów II wojny światowej. Więc naprawdę można sobie wyobrazić, jak niska jest w tej chwili dzietność, pomimo różnych rządowych programów, które miały tą dzietność poprawić. Tak się nie dzieje. Fakt jest taki, że metoda in vitro to jest też... Myśmy wprowadzili jako Platforma Obywatelska pod koniec naszych rządów dofinansowanie. Z tego urodziło się 22 tysiące dzieci. To jest nawet ponad. To pani poseł mówi, że może być nawet więcej. Cieszymy się. Jest to projekt ustawy Za życiem. Szanowni Państwo, jesteśmy za życiem. Chcemy, żeby pojawiło się na świecie więcej Polek i Polaków, więcej mieszkańców i mieszkanek powiatu płockiego. Także zachęcamy do poparcia, do złożenia podpisu. Szukajcie nas na ulicach, szukajcie w biurze poselskim i do tych wszystkich osób, które będą zaangażowane w tą obywatelską inicjatywę. Proszę, poprzyjcie ten projekt ustawy, to jest bardzo ważne. Ten projekt jest za życiem dla Polski. Dziękuję bardzo. Szukajcie również pod hashtagami w internecie. Tak dla in vitro. In vitro to ludzie.